Patryk, powiem Państwu tak, to dobre pytanie. Ten Patryk wstał, a ja nie wiedziałem w momencie, kiedy on mnie pytał, że jest niewierzący, nieochrzczonym chłopcem. I powiedział, panie profesorze, chociaż widział, kim jestem, ale mnie tylko interesowało, mnie przypadłości nie interesowały w jego wypowiedzi, tylko substancje. Więc dlatego wsłuchiwałem się w to, co ten chłopiec chce mi ze swojej duszy powiedzieć. I powiedział tak, a może dlatego diabeł upadł, czyli anioł światłości, że on chciał być bardziej wolny, aniżeli go sam Bóg jako Stwórca stworzył, ale Pan Bóg nie pozwolił mu być bardziej wolnym. I ja wtedy zapytałem się go najpierw o imię, Patryk, świetnie. Pochwaliłem go za to, że takie pytanie postawił, bardzo ważne. Bo to jest, kochani, dokładnie to, jak Hegel manipuluje naszą racjonalnością. On dokładnie powiedział, że nie tylko, że diabeł chce być bardziej wolny, ale co więcej, to diabeł, drodzy Państwo, konstytuuje wolność i racjonalność samego absolutu. On jest pierwszym i naczelnym i najwyższym motorem rozwoju absolutu. Czyli Bóg w tym sensie, gdybyśmy teraz matrycę teologii katolickiej przyłożyli, no to musimy piekło opróżnić. Dlaczego? Bo wtedy ex necessitate musimy wprowadzić diabła do Królestwa Niebieskiego. Co więcej, naczelne miejsce obok Boga jako Boga należy wtedy diabłu przypisać. Bo diabeł odgrywa najważniejszą rolę w procesie wydoskonalania się absolutu w ujęciu idealizmu absolutnego Hegela. I teraz, drodzy Państwo, ja zapytałem się tego chłopca o imię Patryk. Mówię, świetnie, wspaniale, bardzo Ci dziękuję, że nam stawiasz dla naszej debaty to pytanie, a to spotkanie odbywało się wypełniony kościół świętego Józefa w Bydgoszczy i oczywiście celowo, ale poprosiliśmy miejscowego księdza proboszcza, czy będzie można też dyskusję prowadzić, bo wypadało gospodarza o to zapytać i uzyskaliśmy zgodę i rzeczywiście, i ja mówię, drogi Patryku, odpowiedz, najpierw ty mi odpowiedz na moje pytanie, a ja ci później odpowiem na twoje. Więc mówię, drogi Patryku, jeżeli zgodzisz się ze mną z prawdą o tym, że Pan Bóg stworzył anioła, byt anioła z nicości i dał aniołowi tyle wolności, ile bytowość anielska może jej w ogóle przyjąć. Czy sam Bóg zatem, pytam Ciebie, czy sam Bóg według Ciebie może dodać coś do tak definitywnie określonej wolności anioła? Kochani Państwo, cytuję odpowiedź Patryka. Z pewnością nie. To teraz odpowiem Ci, drogi Patryku i kochana młodzieży, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, na Twoje pytanie. Otóż, Pan Bóg rzeczywiście podarował aniołowi światłości tyle wolności, ile jego bytowość anielska mogła przyjąć, udźwignąć. Czy jak my to tylko chcemy językowo nazwać. A zatem anioł światłości ma doskonałą wolność anioła do dyspozycji. I na tym polega jego nadużycie, jego wolności, że wiedząc, że pochodzi od Boga, że jest boskim dziełem, mówi non serviam,
A co to znaczy, kochani Państwo, innymi słowy, non serviam? Nie chcę bytu Boga. Czyli nie chcę miłości, nie chcę prawdy, nie chcę świętości. Moim celem jest unicestwić Boga, aniołów, ludzi, zwierzęta, rośliny, cały wszechświat i siebie. I kochani Państwo, wprawdzie powiem coś paradoksalnego, ale tak jak wiemy, że mamy teraz to napięcie w sferze rozumienia przyrody z różnymi braćmi i siostrami, z różnych tych środowisk takich, nazwijmy je niektóre ekologiczne, a inne ideologiczne. A z czego to wynika? To wynika, kochani Państwo, z tego, że światowej opinii publicznej jest to jakoś doświadczalne, że jakiś zamach na przyrodę się dokonuje. Bo co do tego, to nie mamy wszyscy wątpliwości. Tylko, że proszę zobaczyć, na czym polega dramat w tym aspekcie zideologizowanego umysłu. Że on adresuje przyczynę tego zamachu błędnie. A ten, kto jest prawdziwym ideologiem, w sposób zakłamany. Czyli zakłamuje przyczynę niedoskonałości przyrody i obciąża kreatora chrześcijańskiego, biblijnego winą za tę kondycję przyrody dzisiaj. I na tym, kochani, polega sedno tego dramatu. Ale to, że mamy do czynienia z zamachem na przyrodę, a co więcej, kochani Państwo, no ja to już się uśmiecham od ucha do ucha, jak słyszę. Ale ja w żadne spiskowe teorie nie wierzę. Nie, to nie jest spiskowa teoria. Kochani Państwo, dzieje świata, całego, wszechświat po grzechu szatana są również, na szczęście nie wyłącznie, ale również dziejami permanentnego spisku. Dlaczego my mamy się, kochani Państwo, permanentnie nawracać? Dlatego, że jesteśmy permanentnie konfrontowani ze spiskiem Antychrysta przeciwko Bogu. I nawet możemy się nie obejrzeć, jakbym powiedział, że Antychryście, ja, kapłan rzymskokatolicki, wiesz, jakim ja jestem mocarzem, mam wszystkie łaski do dyspozycji. Kochani Państwo, nikt ze stworzeń nie jest mocarzem przed Antychrystem. Dlaczego? Bo on był stworzony jako najdoskonalsza postać bytu stworzonego. Dlatego też, kochani, a co to oznacza dla nas w tej chwili dziejowej, czy dla dziejów świata, począwszy od Adama i Ewy w raju? Że chwila nieuwagi i już jesteśmy ofiarami szatana. A czy klasztor może sobie powiedzieć, że a my mamy wysokie mury, a takie cudowne habity, że diabeł nas nawet nie dostrzega fizycznie? Kochani Państwo, nawet ukochana siostra Loretanka głową nie skręci na milimetr, a już diabeł może ją przechytrzyć. A kochani Państwo, a papież? I tutaj nie wiem, czy Państwo wiecie prawdziwe zdarzenie z pontyfikatu Leona XIII, który zdaje się, że ma drugi co do długości pontyfikat. Wspaniała postać. Jego encykliki społeczne. On, kochani, zobaczył szatana. I cała jego postać, a przecież Piotr, wszystkie łaski Piotra miał do dyspozycji. Cała jego postać tak jakby się zmieniła w tym momencie. A siostra Faustyna, jak zobaczyła piekło, to w tym momencie chciała przestać istnieć. Dlatego, kochani, tutaj widzimy, że
po prostu potrzeba nam takich olśniewających dzieł. No muszę Państwu przyznać, że nie mogłem się od tej lektury oderwać, że ją chłonąłem niesamowicie, ale też zapewniam, że ja Wam tylko zaprezentowałem pierwsze wersety, bo przecież ja bym Was zamęczył. Dlatego, kochani Państwo, to jest niezwykle olśniewająca lektura, którą każdemu człowiekowi globu dzisiaj wydaje mi się, że ja osobiście bym polecił, żeby się z nią zapoznać.